Takiej licytacji Urzędu Skarbowego na Śląsku jeszcze nie było. W Gliwicach będzie można kupić ułamek bitcoina, czyli wirtualnej waluty. Tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że wykonujemy czynności na zlecenie prokuratury, w tym wypadku prokuratury okręgowej w Gliwicach. Więc na zlecenie prokuratora tak naprawdę sprzedajemy ruchomość, no bo w sensie prawnym dla nas bitcoin nie jest niczym niż ruchomością, w postaci bitcoinów umieszczonych w portmonetce o wartości około 13 tysięcy złotych, to jest tam 0,12 i tam ileś tam jest po przecinku ułamkowa część bitcoina. Licytacja odbędzie się 7 marca w Gliwicach. Cena wywoławcza wynosi nieco ponad 9,5 tysiąca złotych. Przedmiot nietypowy, forma licytacji jest tak naprawdę taka jak zawsze. Trzeba wpłacić wadium, uczestniczymy w licytacji, wygrywamy licytację, po czym udajemy się z pracownikami, wpłacamy kwotę oczywiście, udajemy się z pracownikami Urzędu Skarbowego do prokuratury okręgowej i tam otrzymamy hasło dostępowe do portmonetki. Warto jednak pamiętać, że kryptowaluty potrafią bardzo szybko zmieniać swój kurs. Może się więc okazać, że za miesiąc cena bitcoina będzie już znacznie niższa lub znacznie wyższa.